Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną, w której pokażę Wam prosty egzekut na mapie D-Train wykonany face, gdzie trójka zawodników wychodzi z maina, jeden asekuruje popa, a jeden lurkuje od odnogi. W początkowym etapie rundy Guardian z ciekawym mołotowem zajmuje odnogę, następnie dostaje run boosta od Olofa i sprawdza właśnie tą pozycję, czy występuje tam jakikolwiek z antyterrorystów. Kolejnym etapem jest rotacja pod maina, skąd będą wyrzucane granaty do executa na bombsite A. Guardian smokuje środek BS-a, uniemożliwiając CT-kowi pikowanie właśnie z tej pozycji, a następnie wyrzuca jeszcze flashe na wyjście swoich kolegów z maina. Jego zadaniem jest coverowanie kolegów i patrzenie lewej strony szóstki. Olof po powrocie z odnogi ustawia się na swojego smoka rzuconego na lewą stronę BS-a, następnie zajmuje pozycję lurka, udając się na odnogę. Ze względu na podbiegnięcie w stronę odnogi, usłyszany zostaje przez Freakazoida na melinie i zostaje łatwo sfragowany przez wyczekującego antyterrorystę. Kolejnym zawodnikiem jest Niko. On w początkowym etapie rundy dwa razy rzuca flesza na dolny zamek, następnie udaje się przed maina, skąd rzuca smoka między 5 a 6 i wybiega wraz ze swoimi teammate'ami po ówczesnym spaleniu sandwicha, wywabiając kryjącego się tam antyterrorystę, powodując łatwy frag dla zawodników FaZe. Niko, plantując bombę na sajcie, uniemożliwia CT-kom przespamowanie go przez smoka. Następnie wyczekuje on strzały snajpera z konektora, dzięki czemu łapie go bezbronnego właśnie w tej pozycji. Rain dzięki dwóm flashom rzuconym przez Niko może spokojnie zająć zamek i dorzucić mołotowa na górną jego część. Następnie jego zadanie tak naprawdę odwołuje się do fejkowania zajęcia właśnie tej pozycji oraz odsmokowania dolnego zamku, a następnie zajęciu popdoga. Ten kluczowy frag na popdogu powoduje, że zawodnicy terrorystów wybiegający z maina nie muszą obawiać się właśnie tej pozycji. Zawodnik z powodu małej ilości punktów zdrowia decyduje się na przeskakiwanie w popdogu w celu zdobycia informacji, czy jakikolwiek z antyterrorystów znajduje się na wagonie, a następnie zostaje on właśnie w popdogu w celu zabicia ewentualnej rotacji. Kolejnym zawodnikiem jest Adren. Jego zadaniem jest przypilnowanie w początkowym etapie rundy maina, następnie odpuszczeniem go, przygotowaniem się na execute, wyrzuceniem smoka na prawą stronę BS-a i wybiegnięcie wraz z kolegami na bombsite A. Warto zwrócić uwagę, w jakie pozycje wcelowuje się Adren. Na początku obserwuje on gniazdo, następnie skanuje on BS-a, gdzie mógłby znajdować się cetek i pikować nad smokami. A kolejnym pikiem jest wcelowanie się w sandwicha, gdzie zdobywają wcześniej informacje na temat zawodnika CT znajdującego się na tej pozycji. To by było wszystko w tej taktyce. Warto zwrócić uwagę, jak kluczową rolę miał tutaj Rain i zdobywa ten frag na popdogu, dzięki czemu zawodnicy Terro nie muszą skupiać się właśnie na tej pozycji przy wybieganiu z maina. Ponadto zauważmy, jak daleko są zawodnicy CT od siebie. Wyizolowany zawodnik na sandwichu, wyizolowany zawodnik na popdogu, przegrane duele powodują, że bombsite jest pusty i żadna pomoc nie zostanie oferowana od pozostałych teammate'ów po stronie broniącej. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do kolejnych, które mam nadzieję będą niebawem. Cześć!